Na zegarze 8.40, a przed mikrofonem w studio RDC Piotr Gursztyn. Dzień dobry, wracamy do polityki po długim weekendzie. Julia Pitera też wraca do polityki. Dzień Platforma dobry. Obywatelska. Dzień dobry, pani minister. Wypoczęta? Wypoczęła pani, czy politykowała pani przez weekend? Znaczy zawsze długie weekendy wykorzystuję po to, żeby jechać do okręgu i tak też było tym czyli razem. Czyli Płock, Mława. Czyli Płock, Żuromin, Kuczbork, Sierpc i tak dalej. I co, czego pani dowiedziała się w długi weekend w swoim okręgu? No tam mamy konkretne problemy, dlatego że ja zabiegam już od niejakiego czasu na ustawę uciążliwości zapachowej, dlatego że tutaj jest dość poważny konflikt społeczny pomiędzy ludźmi a władzami. Które po prostu wydają zgody na posadawianie różnego rodzaju ferm przemysłowych. Bo to jest troszkę za zagłębie, blisko, to jest takie... No ale również trzody chlewnej, bo my tak często mówimy drób, ale to jest również zagłębie trzody chlewnej i rzeczywiście są momenty, kiedy jest to nadzwyczaj uciążliwe dla ludzi i nic by nie stało na przeszkodzie. A pani po stronie władzy, czy tych właśnie ludzi, nie, którzy protestują? Ja jestem po stronie takiego regulowania prawem, żeby można było zakładać hodowlę, bo to daje miejsca pracy i oczywiście jest to jakiś tam dochód. Zwłaszcza, że wieprzowinę z Niemiec sprowadzamy, się okazało. Ale żeby było to sytuowane w taki sposób, żeby nie stanowiło uciążliwości dla ludzi. No na tym polega sztuka rządzenia, żeby jakoś godzić interesy obydwu stron. A tak wracając do Warszawy, to Marek Biernacki zostanie dzisiaj oficjalnie ministrem sprawiedliwości. Co się zmieni? Czy coś się w ogóle zmieni? Tak, zmieni się, dlatego że mnie trochę niepokoi ta cała dyskusja, dlatego że moim zdaniem rzecz nie jest w poglądach. Dlatego, że słusznie Marek Biernacki kiedyś powiedział, czytałam taki cytat, że z poglądami się nie dyskutuje, poglądy się ma. Tylko rzecz polega na tym, że pan minister Gowin dość szczególnie postępował, mianowicie jakby nadał nową definicję pojęciu konserwatyzm. To jest pojęcie mnie w każdym razie bliskie, wartości konserwatywne, natomiast stał się takim bojownikiem, że dodał im jakiejś pejoratywnej treści. To znaczy wypowiadał je w sposób taki, że zaczęło się mówić o konserwatyzmie jako o wartości negatywnej. To jest bardzo niedobre, dlatego że człowiek przekonując do swoich poglądów powinien to robić w taki sposób, żeby zyskiwać zwolenników, a nie tracić zwolenników. I proszę zwrócić uwagę, że stało się coś takiego, że rzeczywiście konserwatyzm zaczął padać w takim kontekście bardzo głęboko pejoratywnym i dlatego radziłabym jednak Jarosławowi Gowinowi trochę przewartościować swój sposób komunikowania się, żeby nie nadawać tych dodatkowych treści. Ja chciałam zwrócić uwagę, że w historii świata politycy konserwatywni to byli ci, którzy naprawdę walczyli o wolności człowieka, to byli ci, którzy bardzo unowocześniali świat i wystarczy chociażby spojrzeć na drugą połowę XX wieku, żeby zobaczyć, że dokładnie tak było. Więc nie wiem, czy dobre jest takie rewolucyjne podchodzenie, bo to jest sprzeczne nawet z konserwatyzmem. Konserwatyści nie mają rewolucyjnych skłonności, mają właśnie zdolność do tego, żeby spokojnie tłumaczyć swoje racje. To raczej nurty lewicowe są rewolucyjne i właśnie wypowiadane w takim tonie trochę bardziej bojowym. O konserwatyzmie i ideologii i ministrze Gowinie jeszcze chwilę porozmawiamy. Ja mam takie pytanie. Czy coś wiadomo na temat planów ministra Bierneckiego, jeśli chodzi na przykład o małe sądy, deregulacje, o te takie sprawy stricte ministerialne? Bardzo jestem ciekawa sama, dlatego że ja jestem zwolenniczką akurat reformy sądów rejonowych. Bardzo dużą zwolenniczką. Tak? Absolutnie, tak. I zawsze oddzielałam te dwie rzeczy i dlatego pozwoliłam sobie na pewną krytykę, co nie znaczy, że to, co się działo w ministerstwie, potępiam, bo staram się być naprawdę zgodna z własnymi poglądami i uważam, że ta reforma powinna dalej przebiegać. Teraz po tej pierwszej transzy 79 sądów powinno być takie pilotowanie, monitorowanie, jakie to przynosi efekty. Jeżeli jednak te efekty choćby są minimalne, ta reforma powinna być kontynuowana i mam nadzieję, że więcej
sądów powinno być zamienionych w wydziały zamiejscowe? Pierwotnie było 130 parę, prawda? Dlatego, że była przyjęta pewna cezura liczebna w tych sądach, czyli poniżej, o ile dobrze pamiętam, chyba 13 sędziów i ilości spraw, które tam były rozpatrywane, no bo musi być jakiś punkt wyjścia i sądów, które spełniały te kryteria, było 130 parę, czyli blisko dwa razy tyle. Tak więc sądzę, że minister Biernacki prawdopodobnie w jakiś sposób oceni ten stan i pewnie w zależności od tego zobaczymy, czy reforma będzie kontynuowana, czy nie. Bo sam w samej Platformie jest tam przeciwników tej reformy, łącznie z szefem klubu parlamentarnego. To znaczy, panie redaktorze, dlatego, że jest bardzo silne lobby złożone z władz starostw oraz prezesów sądów rejonowych, tych, które miały być reformowane. I bardzo często to jest tak silne działanie. Ja wiem, co u mnie było w Sochaczewie, że politycy żyją w przekonaniu, że społeczności lokalne są przeciwne. Tymczasem społeczności lokalne, prawdę powiedziawszy, w ogóle nie są tym zainteresowane. O, ja znam taką społeczność lokalną, która była tym wzburzona, bo bała się, że im całkiem zostanie zamknięty, zabrany ten sąd. No właśnie, dlatego, że nie, ta grupa... Nie, ale to właśnie pytanie o jakieś gwarancje. Czy te wydziały miejscowe nie powinny te miasta otrzymać gwarancji, te powiaty właśnie, bo to obsługa całej powiatów, gwarancji, że te wydziały zamiejscowe nie będą jednym podpisem kolejnych ministrów likwidowane. Ale gwarancja jest, panie redaktorze, dlatego, że ustawa funkcjonuje, sądu nikt nie likwiduje rejonowego, natomiast rozporządzenie wyraźnie mówi, na czym ten ruch polega. Tak więc ja nie widzę tu żadnego zagrożenia, natomiast rzeczywiście jest tak, że jak ja rozmawiam na terenie swoich okręgów, to ja nie zauważyłam, żeby w jakikolwiek sposób budziło to emocje mieszkańców. To są pracownicy sądów, to są pracownicy starostw. Rzeczywiście jest to jakaś grupa ludzi, która w swoim oddziaływaniu społecznym, ona jest znacząca. Natomiast to nieprawda, że to spędza sen z powiek statystycznego mieszkańca, który znacznie bardziej woli szybko rozpatrzoną sprawę niż uczestniczenie w tego typu. Właściwie nie wiadomo po co, bo do żadnych sądów oni nie muszą dojeżdżać, oni mają sądy na miejscu. A tak wracając do właśnie tych spraw polityczno-ideologicznych. Pani mówi, że minister Biernacki to jest taki polityk spokojniejszy od ministra Gowina. Może to jest taki konserwatysta chytrzejszy, bo to on przecież te spotkania grupy konserwatywnej zwoływał, on im przewodniczył, on był ich organizatorem. On nie jest chytrzejszy, moim zdaniem, to jest to, o czym powiedziałam tak, na początku. Tisze jedzie, aż dalszy budzie. To jest, co odpowiedziałam, to, co powiedziałam na początku. Konserwatyzm z działalnością rewolucyjną, sztandarową się absolutnie rozmija. To nie jest przekonywanie innych za wszelką cenę do swoich racji, nawet pod włos i pod prąd. To jest po prostu pewien światopogląd, który się ma. I wie pan, no to jest dokładnie tak samo, ja na przykład słyszałam taką opinię, że konserwatyści, że Marek Biernacki jest również bardzo konserwatywny, bo głosował tak czy siak, a minister nie powinien być tak ideologiczny. No tak, środowisko feministyczne to taki no tak, panie redaktorze, ale jeżeli byśmy spojrzeli na rząd SLD, to moglibyśmy również zadać pytanie, jak to jest możliwe, że ministrowie rządu SLD głosowali za takimi albo innymi rozwiązaniami w ustawie antyaborcyjnej. I oni też mieli swoje poglądy i głosowali zgodnie z partią, z której się, że tak powiem, wywodzili. Tak więc no, jest to zarzut dziwaczny. To znaczy, że można zgodnie z jednymi poglądami, można mieć te poglądy wyraziste, a zgodnie z drugimi poglądami nie można mieć tych poglądów wyrazistych. Ja bo mi się wydaje, że to Marek Biernacki, nie, że jestem pewien, Marek Biernacki, a nie Jarosław Gowin jest ojcem czegoś, co można nazwać frakcją konserwatywną w Platformie. W kadencji 2005-2007 już były te spotkania i to on organizował. Ale ja A pani też chodziła na te spotkania. Konserwatywny? Tak. Była pani na tych spotkaniach? Nie. Ale to gazety panią dopisywały. No to mnie może dopisywały, ale naprawdę bo wtedy nie już było to pierwsze spotkania i tam Gowin jako senator chyba w ogóle nie bywał na tych spotkaniach. Nie przypominam sobie, panie redaktorze, że chodziła na spotkania konserwatywne. Ale to panią gazety dopisały. To mnie dopisały, bo jakoś tak... Ale te spotkania już wtedy się odbywały i to Marek Biernacki był ich inicjatorem. A możliwe, ale panie redaktorze, nie mam nic przeciwko temu. No nie mam nic przeciwko temu, jak to, że ludzie o jakichś innych poglądach się spotykają i na ten temat rozmawiają, ale czym innym jest robienie środowiska, w którym się dyskutuje, rozmawia, prawda, i omawia różne rzeczy, a zupełnie czym innym, jeżeli tego typu działalność się traktuje jako punkt wyjścia dla dalszej, być może samodzielnej kariery politycznej. No, musi pan przyznać, że to jest jednak zupełnie co innego.
I także ja nie widzę w tym nic, co miało mnie specjalnie oburzać. A co znaczy ta samodzielna kariera polityczna? Bo rozumiem, że to a propos Jarosława Gowina. No, takie chyba wszyscy odnosimy wrażenie. Ja muszę powiedzieć, że ani publicystów z sympatiami, ani trochę bardziej prawicowymi, ani trochę bardziej lewicowymi nie słyszałam, żeby nie mówili o Jarosławie Gowinie i jego indywidualnych ambicjach. Także chyba wszyscy odnoszą wrażenie, że tylko jest pytanie, to pytanie, co znaczy, w jakim zakresie te indywidualne ambicje? Czy być kimś bardzo ważnym w Platformie, czy mieć, jak to powiedzmy, być drugim w Rzymie, czy pierwszym we własnej wiosce? No pytanie, czy ta wioska to jest osada, czy to jest sołectwo? No obawiam się, że jest to osada. Gowin plus Przemysław Wipler równa się nowa partia. No dwa dość, powiedziałabym, ciężkie charaktery, dość ambitne i bardzo jestem... I ale tak, pani wierzy w to? Nie, absolutnie nie wierzę. Gdyby coś takiego miało mieć miejsce, to myślę, że podzieliłoby los tego typu inicjatyw, które powstawały w 90-tych latach. A to nuda. Gowin zostaje w Platformie, Wipler w PiS-ie. To o czym my tu rozmawiamy? Wszystko po staremu zostaje. No to są decyzje bardzo trudne, bo one zazwyczaj się równają zakończeniu kariery politycznej. I ja myślę, że to jest to, co jeszcze wstrzymuje. Mamy ordynację większościową, proporcjonalną do Sejmu, nie, przypominam, bo to jeszcze panie redaktorze. Paweł Kowal bardzo przyjaźnie na to spoglądał, co robił Jarosław Gowin. Ja się sobie tak myślę, czy to nie jest bunt takich 40-50-latków przeciwko 60-latkom, którzy rządzą w polskiej polityce. No wie pan, tylko powstaje pytanie, czy rzeczywiście, znaczy ja panu coś powiem, uważam, że można być mądrym mając lat 30 i głupim mając lat 70 i można być głupim mając lat 30 i mądrym no mając tak, lat 70. Czy coś takiego jak blokada generacyjna przeciwna. Nie istnieje. Wie pan co, akurat jeżeli spojrzymy na sukcesy tych polityków, o których mówiłam chociażby na początku, czyli tych wielkich polityków konserwatywnych, to byli to ludzie naprawdę wiekiem zaawansowani. Przypomnijmy sobie Schumana, Adenauera, panią Thatcher, Reagana. Także proszę mi wierzyć, jeżeli ktokolwiek utożsamia nowoczesną politykę i politykę z wizją, z wiekiem, no to myślę, że jednak się trochę myli i warto jednak usiąść do podręczników historii, bo wie pan, wizję można mieć wtedy, jeżeli się ma pewne pensum doświadczenia i wiedzy o świecie. Wizja nie powstaje sama z siebie. I tak na koniec, wierzy pani, że Prawo i Sprawiedliwość wygra tak, że będzie rządziło samodzielnie? Nie, nie sądzę. Myślę, że jest to niemożliwe, dlatego że dokonali wyboru, który spowodował, że mają pewien określony krąg wyborców. On jest dość hermetyczny i te wahnięcia różne sondażowe pod wpływem akurat takiej czy innej maski, którą akurat założyli, one są do czasu założenia innej maski. Mówią to z takim mocnym przekonaniem, którego nie było słychać wcześniej, gdy się z nimi rozmawiało. No, wie pan, są sytuacje niewątpliwie trudne, dlatego że ostatnie wybory jednak nie przynosiły efektów i nawet przypominanie, że jakieś referendum jedno czy drugie się powiodło, to również powiodło się w drugą stronę. To znaczy, chociażby u mnie w Raciążu musiał odejść burmistrz PiS-u, a wygrał i to w pierwszej turze burmistrz z Platformy. Tak więc, i to miało miejsce ile? 3 miesiące temu. Tak więc to są takie wybiórcze przykłady, które się daje, ale które naprawdę nie dają obrazu tego, co się w Polsce dzieje. Także spokojnie się polityce trzeba przyglądać. Dziękuję. Julia Pitera, Platforma Obywatelska, była dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:53.